Pomiędzy drzewami. Podcast o lesie i o ludziach. Zapraszam, Paulina Król. Dzień dobry, witajcie między drzewami. Ja jestem Paulina i dzisiaj świętujemy Dzień Pluszowego Misia. W związku z tym naturalnym jest, że będziemy rozmawiali o niedźwiedziach, o tych prawdziwych, nie pluszowych. Naszym gościem dzisiaj ponownie jest dr Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie jest rzecznikiem. Dzień dobry, panie Edward. Dzień dobry, pani Paulino. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim, którzy nas obserwują w tej chwili. I słuchają. Zanim przejdziemy do tematu misiowego, niedźwiedziowego, to chciałabym przedstawić naszego gościa tak troszkę bardziej. Bo imponujący życiorys, panie Edwardzie, naprawdę. O, stary już jestem. To wytniemy, proszę państwa. Ukończył pan technikum leśne w Lesku. Udało się. Bieszczady. Tak. Wciąż. Tak. I został pan zatrudniony w nadleśnictwie Stuposiany, gdzie pan pracował do 87 roku. Ja wtedy obchodziłam swoje drugie urodziny. No, bardzo ładne te drugie urodziny. Ja w tym czasie akurat nie, to był stan wojenny gdzieś pewnie, czy wcześniej, ale to była praca w samym tym południowo-wschodnim cyplu Polski. Niesamowity teren, fantastyczni ludzie i niezwykle sympatycznie wspominam ten czas, właśnie te niecałe 6 lat w nadleśnictwie Stuposiany w tamtych czasach, bo to też ważne jest, że to było w tamtych czasach. Inne dziś Bieszczady już są, ale do tamtych wracam z radością. No, następnie przeniósł się pan do leśnictwa Odrzykoń koło Krosna. Ukończył pan prawo w Lublinie. Później podyplomowe studium ochrony parków narodowych SGGW w Warszawie. Następnie w nadleśnictwie Dukla pan pracował. I tak, teraz? I teraz w dyrekcji regionalnej, ale to historia. Mówmy o misiach. O misiach, no dobrze, dobrze, panie Edwardzie, misie. My mówimy teraz o misiach i o niedźwiedziach tak sobie odważnie, a kiedyś o tych niedźwiedziach nie mówiło się wcale, bo strach. Dlaczego? No w ogóle niedźwiedź był niesamowitym wrogiem człowieka w dawnych czasach i zwłaszcza w Karpatach, gdzie tych niedźwiedziów dosyć było, to mówiono, nawet nie nazywano niedźwiedź, tylko mówiono on przyszedł, co by on nie przyszedł, a właściwie bano się wymawiać tej nazwy niedźwiedź, żeby go nie przywołać, żeby złego nie ściągnąć. I można poczytać w starych księgach, w starych opisach, chociażby w XVI wieku, kiedy założono wieś Solinka w Bieszczadach, to w czasie lustracji królewskiej, 1565 rok, zapisano. Acz tam jest miejsce dobre do osadzenia ludzi, ale las wielki i niedźwiedziów dosyć, którzy ludziom sadowiącym się dobytek psują. I stąd właśnie przez te niedźwiedzie. Ta wieś nie mogła się w ogóle rozwijać. Przez długie lata ta wieś była taka iluzoryczna trochę. Paru osadników, co jakiś czas odnawiała się wieś i znów opuszczali te tereny. Taka wieś graniczna. Dzisiaj wieś Solinka też jest wyludniona, ale to z zupełnie innych przyczyn. Po II wojnie światowej ponad 1000 mieszkańców tej wsi zostało wysiedlonych i wieś opustoszała. Dzisiaj jest tam kilka budynków nadleśnictwa i to wszystko. A wieś w królestwo, wieś objęły znów lasy i znów niedźwiedziów tam dosyć. Także historia lubi się powtarzać, bo w Solince właśnie najłatwiej spotkać tropy i ślady niedźwiedzia. To pójdźmy jeszcze troszeczkę krok do tyłu. Czy cokolwiek w tych przekazach i w tym strachu i w tym cytacie, który pan przytoczył z roku 1600 któregoś, tak? Czy 1500 któregoś, czy jest choć zalążek prawdy? Czy był taki okres, że tych w Bieszczadach tych niedźwiedzi było naprawdę tak bardzo dosyć? Za każdym drzewem? Ale na pewno wtedy przecież Bieszczady pokrywała jeszcze ta pierwotna Puszcza Karpacka. Dopiero przecież osadnictwo wchodziło tam do XIV, XV, XVI wiek. To jest czas, kiedy osadnictwo w Bieszczady dopiero wchodziło. Kiedy ci wędrujący pasterze osiadali na jakimś miejscu, kiedy
prawem już przypisane obszary były przypisywane jakiemuś kniaziowi, który zakładał wieś, miał powinności swoje wobec władcy, wobec króla czy wobec zasadźcy i no wtedy mógł rozwijać tę gospodarkę, czyli karczować las po to, żeby móc rozwijać hodowlę, uprawę i tak Bieszczady no w ciągu tych kilku wieków zamieniły się w teren bardzo rolniczy, hodowlany, gdzie wręcz w okresie międzywojennym, czy na przełomie XIX-XX wieku brakowało terenu dla, pod uprawę, czy pod hodowlę, gdzie Bieszczady nie mogły wyżywić tej liczby ludności, która je zamieszkiwała. To są fakty. Wtedy już niedźwiedzi w Bieszczadach było niewiele. Przychodzimy oczywiście z tak zwanej węgierskiej strony, czyli z dzisiejszej Słowacji, zwłaszcza na Połoninę, gdy wypasy bydła prowadzono, żeby podkradać pasterzom owce czy bydło, bo to łatwy łup. Ale też niedźwiedzie, trzeba pamiętać, że żywią się nie tylko mięsem, nie tylko padliną, tak. Bo padlinę uwielbiają rzeczywiście, ale też runem leśnym, no to jest zwierz. I rybkę złowią. Oczywiście wszystko żerny zwierz, więc też trzeba o tym mówić. To nie jest taki absolutny drapieżnik. Ale też bardzo chętnie zjada nasze kanapki. Więc o tym pewnie też porozmawiamy. O turystyce w Bieszczadach i o niedźwiedziach. No o tym trzeba mówić właśnie i to głośno właśnie w sprawie tego odżywiania się przez niedźwiedzie byle czym, bo właśnie zostawianie jakichś resztek pożywienia na szlaku, w koszach na śmieci. Odchodzimy od koszy na śmieci na szlakach turystycznych właśnie z tego względu, czy przy polach namiotowych nawet, bo mamy częste przypadki penetracji przez niedźwiedzi właśnie koszy na śmieci, jeżeli są nieopróżniane codziennie. I o tym trzeba mówić. Nawet przypomnę taki przypadek, gdy jakieś 20 lat temu niedźwiedzica w okolicy Otrytu padła no z uwagi na swoją pazerność. Odżywiała się na śmietnikach resztkami jedzenia, ale też połykała plastikowe opakowania z jakichś tam kefirów czy innych no, ludzkich wiktuałów. I jak ją znaleziono, zrobiono sekcję, okazało się, że przewód pokarmowy pełny był tych plastikowych właśnie opakowań i to była przyczyna jej śmierci. Miejmy w pamięci taki przypadek, bo wyrządzamy krzywdę dzikim zwierzętom, jeżeli zostawiamy resztki napojów w tych butelkach plastikowych, resztki jedzenia w tych właśnie opakowaniach. Dla niedźwiedzi jest wystarczająco dużo miejsca i na pewno mają wystarczająco dużo pożywienia w terenie, żeby no, nie musiały korzystać z tego naszego. Często idą na łatwiznę, przychodzą do śmietników, przychodzą do kompostowników nawet, rozgrzebują i żerują w okolicy ludzi, bo też przestały się tak ludzi bać jak kiedyś. No i ja się wcale im nie dziwię, każde zwierzę, również dziki, szybko się uczą, tam jest łatwiej, tam jest to smaczne, człowiek nas dokarmia, no a potem są takie historie. A ile jest niedźwiedzi w Bieszczadach? Jesteśmy w stanie to w ogóle określić? Można oszacować, dlatego że policzenie dokładne niedźwiedzi jest niemożliwe, mimo że mamy monitoring tych ssaków, że naukowcy prowadzą badania, ale tutaj zawsze jest jakaś rozbieżność od 100 do 200. Nie podejmuję się powiedzieć, czy jest ich 100, 200 czy 300, czy jest ich za dużo czy za mało. Natomiast jedno jest pewne, że zwiększa się ich liczba, że zwiększają areał występowania, dlatego że pojawiają się na Pogórzu, już nie tylko w Bieszczadach, że są obecne w Beskidzie Niskim od lat, że obserwowane są niedźwiedzie już nie tylko w takich sytuacjach, że pojedynczy osobnik, ale na przykład mamy zarejestrowane na zdjęciach czy na fotopułapkach niedźwiedzice, które prowadzą troje młodych, dwójkę młodych, te bliźniaczki. To znaczy, że tych niedźwiedzi no, przybywa. Coraz łatwiej je spotkać, coraz łatwiej je zobaczyć. Ja pracowałem w Bieszczadach tak 40 lat temu, pamiętam, że jesienią
spotkanie tropu niedźwiedzia przed tymi zimowymi gdzieś tam gawrowaniami, to nie było takie wcale proste. Wiedzieliśmy o trzech niedźwiedziach w obrębie Doliny Górnego Sanu, bo one chodziły stałymi traktami tam. Zimą też stary niedźwiedź mocno śpi, to tylko taka pioseneczka jest, można powiedzieć. Natomiast on nie śpi cały czas, on się przebudza, wychodzi i te tropy na śniegu, takie jakby bosy wariat biegał sobie, bo to trochę podobne do ludzkich odcisków, to były obserwowane. Ale nie było na pewno takiej łatwości spotkania z niedźwiedziem jak obecnie. Ja w ciągu tych 6 lat pracy niedźwiedzia tak bezpośrednio spotkałem 4-5 razy. Oczywiście nie liczę tego, że widziało się je z większej odległości, ale taki kontakt bliższy to zaledwie kilka razy. I jakie to były spotkania? No, o niektórych wolałbym nie opowiadać, ale jeden taki przypadek to zapamiętam na zawsze, gdy poszedłem przez taki młodnik na Sokolikach, kto zna Potok Halicz i do tak zwanej Starej Kolejki. Tam był wtedy młodnik, dzisiaj to już Świerczyna, która jest przebudowana. I idąc przez ten młodnik, to był marzec, usłyszałem jakieś takie trzaski. Jak to w marcu człowiek od razu myślał, że to jeleń zrzuca poroże. Więc zacząłem iść w tym kierunku i jak odchyliłem gałęzie ze świerka, to byłem dosłownie 3-4 metry od niedźwiedzia, który grzebał sobie w takiej stylu. Coś tam miał zagrzebane. I on dopiero wtedy przestał tam grzebać i tak żeśmy sobie spojrzeli w oczy chwilę i to nie wiem jaka to była chwila. W każdym razie widziałem tego niedźwiedzia nie jako misia takiego pluszowego. Mm-hmm. On był taki ubłocony jakiś taki mało sympatyczny w każdym razie, na tyle, że ja nie zastanawiając się jakie są zasady postępowania z niedźwiedziem, po prostu zacząłem biec w dół, w dolinę ku, to musiał być kwiecień, górale przygnali już owce. Mm-hmm. Trawa świeżo się pojawiała. Dobiegłem do łąk, oglądając się, no niedźwiedź już na łąkach mnie nie ścigał. Ale więc w ogóle tak, ruszył za panem? A tego już nawet nie pamiętam, nie, już nie rejestrowałem. Taki stres w każdym razie, po prostu zwiewać. W każdym razie już wyhamowałem i doszedłem do bacówki, gdzie akurat nie, dzień wcześniej górale przygnali owce. I tam siedział taki juchas i on wtedy mówi do mnie, a co wam to leśnicku się stało? A ja mówię, nic mi się nie stało, bo przecież, a co mi się stało? A bo macie taki pysk zdropany. Ja nie czułem, że biegnąc przez młodnik mam pociętą twarz całą we krwi. Mhm. Dopiero później zobaczyłem, to było takie emocje. Adrenalina tak. Ale później spotykałem niedźwiedzie, ale z takiej powiedzmy odległości, gdzie on tam prychnął, odszedł, z takich odległości, gdzie nie było to takie dramatyczne przeżycie. Nie życzę nikomu, dlatego że niedźwiedź jest tym dzikim zwierzęciem, który w momencie spotkania zawsze będzie reagował odruchowo. Pamiętajmy, że niedźwiedź nie myśli, nie analizuje tego, czy jest zagrożony, czy nie, bo jeżeli odruch każe mu zaatakować, to wtedy uderzy nas łapą, czy ugryzie, bo tak robił też już kilkanaście przypadków w ostatnich latach. Było tych bliskich spotkań, które kończyły się dla ludzi wizytą w szpitalu, jakimś tam chirurgicznym szyciem, jakąś interwencją chirurgiczną. Więc tu należy zwracać uwagę, że po lesie, po młodnikach nie wolno się poruszać skrycie i nie podchodzić, że tak powiem, tego zwierza. To samo na szlaku turystycznym, gdy jesteśmy gdzieś tam w głębokim lesie, nie musimy tu zachowywać się tak jak Indianin w podchodzie, tylko idźmy, rozmawiajmy. Tak, normalnie. Pamiętajmy też, że warto zachowywać też higienę, bo niedźwiedź na przykład perfumy wyczuwa z ogromnej odległości. To też... I lubi perfumy? No nie bardzo lubi. Właśnie on czuje, że jest to człowiek, więc na pewno ucieknie. Więc przecież z opisów wiemy, że myśliwi idący na polowania
nie myją się dwa dni na przykład, żeby ten, żeby wyczuł i tak, żeby te, zszedł nam żeby z drogi. Ten, tam, żeby tak. żeby no, zwierzyna nie wyczuwała tych obcych dla niej zapachów, czyli chociażby perfum, czy, mhm. czy mydeł toaletowych i tym podobnych. To ważne przy tym, jak idziemy do lasu. Nie próbujmy niedźwiedzia podchodzić, bo to jest oczywiste. No właśnie, bo powiedział pan wcześniej, że jak spotkał się tak twarzą w twarz z tym niedźwiedziem, to zapomniał pan o zasadach postępowania z niedźwiedziami. To może pomówmy właśnie o tym, w jaki sposób teoretycznie, siedząc tutaj w studiu, czując się bezpiecznie, możemy wskazać naszym słuchaczom, co mają zrobić w sytuacji, kiedy natkną się na tego niedźwiedzia i jak powinni postępować, żeby nie stała się ani nam krzywda, ani temu zwierzakowi. No wpierw powiedzmy, że żeby zachować takie warunki, żeby się nie natknąć na niedźwiedzia, więc jeżeli chodzimy po szlakach turystycznych, to raczej się nam nie przytrafi. Mhm. Jeżeli chodzimy po utartych ścieżkach, to raczej nie, ale po leśnych stokówkach na przykład niedźwiedzie bardzo lubią spacerować tymi utartymi szlakami po leśnych stokówkach, po drogach. Często widzi się tropy właśnie takie zakładane na leśnej drodze. Natomiast jeżeli już gdzieś wchodzimy w błotnik, to musimy pamiętać, że niedźwiedź powinien mieć szansę nas usłyszeć, wyczuć z daleka, więc nie poruszamy się skrycie, tylko jak mamy kije, dajmy szansę temu niedźwiedziowi, żeby nas usłyszał. A to gdzieś w Stanach chyba dają turystom gwizdki. Słyszałam, żeby no, gwizdali, ale myślę, to że... To już tam, gdzie tak, to tam rzeczywiście grizzly. To zagrożenie od gryzji jest naprawdę tak. duże. Te nasze niedźwiedzie, one nie wpadają do wsi, żeby zaatakować ludzi, żeby zeżreć nam, żeby nas pożreć, to nie. Natomiast takie sytuacje mogą się zdarzyć tylko w momencie zaskoczenia niedźwiedzia. Mhm. Czyli no, jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, znaczy, że nasza wina, że weszliśmy w jego terytorium, że natknęliśmy się na przykład na niedźwiedzicę z młodym i ona wtedy działa jak matka, instynktownie, ona się broni, atakując. I z tych przypadków, które ja znam, to bez większego szwanku wyszli ci, którzy padli na ziemię, na twarz, osłonili dłońmi głowę, bo to najważniejsze, żeby nie poszarpał nam głowy. Tu jesteśmy ubrani, więc jeśli nawet poszarpie tym, to mniejsza szkoda. I krzyczeli. I po pewnym czasie ten niedźwiedź po jakimś takim odruchu ataku odstępował i szedł sobie dalej w swoją stronę. Krzyczeli, bo ja słyszałam z kolei, że trzeba udawać martwego. I niedźwiedź tak nas łapą. No tyle historii. To przy Mickiewiczu tak. jest coś takiego, że niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je, ale niedźwiedź karpacki jest od padliny, nie stroni nie od padliny. Tak. Mhm. Także tu nie używam tych literackich przykładów, bo niedźwiedzia, no niedźwiedź też musi, niedźwiedź zawsze czuje jednak respekt przed człowiekiem. Też jest taka teoria, że trzeba stanąć i zrobić drabinę, czyli tak niedźwiedź czasem straszy, to stanąć, żeby pokazać mu, że jestem większy. Ale nie wiem, czy będziemy mieli na to czas i ochotę, gdy jesteśmy 3 metry od niedźwiedzia. A czy dobrze jest rzucić plecak, uciekając, rzucić plecak, to, żeby się zajął tym plecakiem? Tego nie wiem, zależy co mamy w plecaku. No, są pewne ostateczności. No jeżeli uciekamy, to tak, no, rzućmy coś na przynętę. Ale ja tu nie czuję się nawet powołanym do tego, żeby robić takie instrukcje. Natomiast już razem z Urzędem Wojewódzkim, czy z Rzecznikiem Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracowywaliśmy taką instrukcję postępowania w razie spotkania z niedźwiedziem. Ja też zachęcam państwa do zajrzenia do takiej książeczki Co zrobić w lesie, gdy? Tam spisaliśmy takie, to jest na stronie Lasów Państwowych do przeczytania, tam spisaliśmy takie zasady, które mogą być pomocne, mogą no, dać jakieś takie pojęcie o tym, jak zachować się w lesie w różnych sytuacjach, nie tylko przy niedźwiedziu, ale również przy innych dzikich zwierzętach, które na przykład w przypadku, gdy są chore, mogą wchodzić w taką bliską interakcję z człowiekiem. Przychodzą, łaszą się. Też trzeba zwracać na to uwagę, bo czasami groźniejsze może być dla nas spotkanie z chorym lisem, aniżeli ze zdrowym niedźwiedziem.
No właśnie, a ten, pomówmy teraz o tym, w jaki sposób niedźwiedzie w ogóle funkcjonują w tej przyrodzie. Czy rzeczywiście misie lubią miód? Na pewno lubią, dlatego że co roku rozbijają ileś tam uli, wchodzą do pasiek. Mimo że te pasieki w górach pszczelarze zabezpieczają pastuchem elektrycznym, jakimiś samobijniami, ogrodzeniami, co roku zdarzają się te wejścia do pasiek i co roku no, są wypłacane odszkodowania za to przez Dyrekcję Ochrony Środowiska. Trzeba też pamiętać, że niedźwiedź no, niespecjalnie przejmuje się tym, że pszczoły go żądlą, bo wystarczająco ma tęgą skórę, żeby się tym nie przejmować. A z takich oględzin miejsc, gdzie niedźwiedzie wpadały do pasieki, możemy wywnioskować, że siła, którą się posługują, pozwala im zgnieść ul, wyciągnąć ramki, po czym obdzierać je z tego, z tej węzy razem z miodem i obżerać się. I czasem po takiej napaści na pasiekę drogę odejścia tego niedźwiedzia do lasu znaczą wyrzucone ramki, zniszczone, które wziął sobie pod pachę. To można się tak domyślać, w jaki sposób to wyglądało. Ale tak, misie lubią miód. A lubią jabłka, sady? Uwielbiają, dlatego że właśnie te stare sady to jest ich kapitalne żerowisko. Mhm. Dlatego właśnie też w lasach Bieszczadów czy Pogórza utrzymujemy te gatunki owocowe, te dzikie odmiany jabłoni, gruszy, bo żerują tam zarówno niedźwiedzie, jak i jelenie, sarny, dziki. To jest taka dodatkowa stołówka. To jest bardzo ważna stołówka jesienią, żeby zaspokoić te potrzeby na zimę, żeby odciągnąć na przykład jelenie od żerowania na sadzon, na młodych drzewkach, albo niedźwiedzie od wchodzenia do wsi. To jest dość ważne, żeby one miały zabezpieczony żer właśnie w lesie. No tak, podobnie po to właśnie dokarmiamy żubry też, żeby zatrzymać się w lesie. No, o żubrach to trzeba mówić tutaj już w kontekście naprawdę bardzo poważnych szkód w lasach, w nadleśnictwie Baligród, chociażby Komańcza. Obserwujemy naprawdę potężne szkody od żubrów, bo te 700 żubrów żyjących w górach, to trzeba pamiętać, że to są tysiące ton roślinnego pokarmu, które w ciągu roku trzeba... Tak, widziałam taki drzewostan w Baligrodzie parę lat temu. No, wszystkie drzewa po prostu no niestety podniszczone przez żubry. To są koszty ochrony tego gatunku, który jest no, rzeczywiście polskim symbolem ochrony przyrody, czy w ogóle symbolem Polski w świecie, ten żubr. O żubry dbamy, ale też musimy dbać o las i stąd właśnie to dokarmianie, żeby żubrom działo się dobrze, ale w takim dobrym, zdrowym lesie. No dobrze, wracajmy do niedźwiedzi. Stary niedźwiedź mocno nie śpi. Więc jak wygląda przygotowanie do zimy przez niedźwiedzie? Mamy teraz jesień, kiedy one się położą w tych gawrach? Jak wybierają te gawry? Jak przygotowują te gawry? Czym jest gawra w ogóle? Proszę opowiedzieć. Dużo pytań, ale jak się przygotowują do zimy? No przecież żerują już od sierpnia. W sierpniu tyją okrutnie, bo w sierpniu można spotkać niedźwiedzie nawet na połoninach, bo jagody, borówka czarna jagoda dojrzewa na połoninach dużo później. W sierpniu właśnie to jest takie apogeum i zwłaszcza na północnych stokach, już miałem taki przypadek, że kiedyś wychodzimy na połoninę od Przełęczy, do Przełęczy Orłowicza, stanęliśmy, żeby pogapić się, patrzymy się od miejsca, gdzie weszliśmy na połoninę, kilkanaście metrów, siedzi sobie niedźwiedź i żeruje, to wygląda przekomicznie, bo to takie drapanie jakby borowiny I upychanie do pysk. W ogóle się nami nie przejął. Żerował sobie, to był koniec sierpnia. Ale właśnie teraz to jest takie dożeranie się. To jest żerowanie na przykład na padlinie, po wilkach. Niedźwiedzie często sobie zabierają taką padlinę, albo też potrafią sobie dopaść dzika czy jelenia, zabić go jednym uderzeniem łapy, bo to widać po tym, że one zabijają uderzeniem łapy, nie tak jak wilki, że rozrywają biegnące zwierzę.
i chowa tę padlinę i wraca do niej co jakiś czas, żeby żerować, żeby się obtłuścić i przecież no, przybywają na wadze bardzo mocno. To widać, jeżeli się obserwuje niedźwiedzia wiosną, gdy on chodzi i ta skóra na nim tak no, się kołysze, ta sierść. Jest taki chudy, wychudzony. A teraz właśnie pod jesień obtłuszczone, skóra błyszcząca, ładna i tutaj te twarzyczki takie nabrzmiałe, to widać, że niedźwiedź jest przygotowany do zimy, że jest przygotowany do takiego okresu letargu, bo to nie jest sen. Do takiego letargu, który zapadnie, jak przyjdą śniegi metrowe na przykład, przyjdą mrozy, minus 20, wtedy jemu się już nie musi chcieć wychodzić z gawry, tylko sobie przesypia, drzemkę jakąś tam sobie utnie, ale nie śpi, bo przecież nie śpi tak jak susły, czy jak żmije, że przesypiają całą zimę, tylko to jest raczej drzemka. Trzeba też wspomnieć, że w okresie zimy rodzą się młode niedźwiedzie, więc niedźwiedzice wtedy raczej nie śpią, bo to jest oczywiste. I one no, siedzą w gawrze, ale wyjdą wczesną wiosną już, te niedźwiadki zaczną gdzieś tam baraszkować przy gawrze. Natomiast samce no, żyją osobno, w swoich gawrach gdzieś tam. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że niedźwiedzice wiodące młode żyją w obrębie jednej, dwóch dolin, bo to je ogranicza i tam muszą zdobyć pożywienie. Natomiast samce potrafią sobie wędrować i zarejestrowane są takie wędrówki tych niedźwiedzi dojrzałych. Nawet 100 kilometrów w jedną stronę, wracają później na zimę w swoje okolice. Być może szukają nowych partnerek, być może szukają nowych przygód. I to życie niedźwiedzia jest wciąż jeszcze pewnie sporą tajemnicą. Natomiast my coraz częściej spotykamy się z tymi ich tajemnicami, a coraz częściej wchodzą one w obszar ludzkiej aktywności, bo nie wiem, czy stety, czy niestety, ale coraz częściej niedźwiedzie pojawiają się w otoczeniu siedzib ludzkich i to nie jest wcale dobre ani dla ludzi, ani dla niedźwiedzi. Zwłaszcza chyba dla nich właśnie. Czy niedźwiedzie wybierają tę samą gawrę co roku na zimę, czy zmieniają jak rękawiczki? Tego nie wiem, ale na pewno wybierają te możliwości, które są akurat nie najlepsze. I nie zawsze jest to w pniu starej jodły, jak obserwujemy na filmach rejestrowanych przez znakomitego leśniczego Kazianuszkę. Ja pamiętam gawrę, która była w gałęziach wywróconego świerka. Tak jakby wyglądało, jakby w tej koronie wywróconego świerka niedźwiedź sobie wyłamał jeszcze większą przestrzeń, niedźwiedzica w tym wypadku, okryła to jeszcze gałęziami, zrobiła taką ciepłą niszę i tam gawrowała. To przed laty gdzieś tam odkryłem też na tak zwanych starych sokolikach. Jak wyglądają gawry, to ciągle będzie jednak tajemnica trochę, bo przecież rzadko dosyć znajduje się te gawry, ale są naukowcy, którzy dotarli do tych gawr, badają je. Też wokół gawr tworzymy takie strefy ochronne, żeby nie wchodzić tam w te miejsca zimowego odpoczynku. Ale też wiadomo, że gawry czasem są zlokalizowane bardzo blisko dróg publicznych, stosunkowo blisko dróg publicznych i te niedźwiedzie śpią sobie, nie przejmując się w ogóle tym, że w zasięgu ich ucha jeżdżą samochody. To się zdarza też. Ale ciągle to życie niedźwiedzi, to prywatne życie niedźwiedzi pozostaje sporą tajemnicą i niech tak będzie, niech bo tak tajemnice, będzie. Niech las ma trochę tych tajemnic swoich i nie wszystko musimy mieć odkryte. Tak, ja wolę sobie myśleć o tym, że gawra niedźwiedzia to jest tak jak w bajkach, że
wchodzi tam ma łóżeczko, półeczkę, regalik z książkami i super. Super, ale to też tak. Takie wyobrażenia, jeżeli przetrwają do dorosłego życia, to takie są trochę niebezpieczne, bo jednak trzeba urealniać te bajkowe widoki i lasu, i niedźwiedzia. Tak, właśnie chciałam teraz na koniec wrócić do tego, co mówiłam na początku, że dzisiaj jest dzień pluszowego niedźwiedzia i drodzy Państwo, pamiętajcie, że pluszowy niedźwiedź to jest zabawka, a prawdziwy niedźwiedź nie ma w sobie nic z tego pluszowego, sympatycznego miśka, bo może być, jest pięknym zwierzęciem, ale może być również niebezpieczny, bo będzie działał zgodnie ze swoim własnym instynktem. Tak jest, ale cieszymy się, że niedźwiedzie u nas żyją, bo przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiło się o tym, że niedźwiedzi może być 15, 20 w całych Bieszczadach. Bieszczady były kojarzone jako takie jedyne oprócz Tatr miejsce, gdzie te niedźwiedzie żyją. Dzisiaj Podkarpacie, można powiedzieć, jest ostoją niedźwiedzia w Polsce. Oczywiście to jest brzegowa, można powiedzieć, populacja tej całej karpackiej, bo niedźwiedzie w Rumunii liczone są w tysiącach, na Słowacji też 800, 1000 tych niedźwiedzi żyje i tam dopiero jest to problem dla ludzi mieszkających wyżej w górach. Natomiast u nas jako problem jeszcze bym tego nie traktował. Cieszymy się, że te niedźwiedzie są, natomiast trzeba przestrzegać pewnych reguł, żeby one żyły w lesie. I żebyśmy mieli radość z faktu, że żyjemy wśród niedźwiedzi, ale żebyśmy nie mieli z tego tytułu żadnych problemów. Tak, i oby Bieszczady pozostały Bieszczadami dzikimi, z żubrami, z niedźwiedziami, z całą ferajną różnych zwierząt. Ze żmijami, z wężem eskulapa i innymi nietoperzami. Z wężem, tak, eskulapa. Ale też Bieszczady są dla ludzi, czy w ogóle góry też dla ludzi. Bo w ogóle lasy są dla ludzi też i o tym trzeba mówić, że w tych lasach, którymi zarządzamy, znajduje się miejsce i dla dzikiej zwierzyny, i dla ludzi, którzy potrafią z tego lasu dobrze skorzystać. Dla lasu, dla ludzi. Dziękuję bardzo, panie Edwardzie. Mam nadzieję, że bezpiecznie wróci pan do domu. Państwo zapraszam do grupy Między Drzewami Podcast na Facebooku, gdzie możemy sobie porozmawiać. Zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie, zostańcie z nami, bo jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 19, zarówno w formie audio, jak i wideo tutaj na YouTubie. Cóż, my się słyszymy za tydzień, a my idziemy na kawę, panie Edwardzie. Dziękuję bardzo, Daszbur. Daszbur.